Gdyby wszyscy ludzie na świecie poszli do banków po swoje pieniądze, to światowy system by się zawalił. Wszystko przez to, że pieniędzy w światowej gospodarce jest znacznie więcej niż zostało fizycznie wydrukowanych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaką wartość mają fizyczne banknoty i monety na świecie, ile jest depozytów w bankach, jakie są najbardziej zadłużone państwa na świecie i ile wynosi globalny dług oraz jak szybko rośnie wartość rynku kryptowalut. O tym i wiele więcej ciekawostek w dzisiejszym materiale. Ja nazywam się Bartosz Nowak i przybliżam Wam świat kredytów, liczb i finansów. Ile jest fizycznej gotówki na świecie? Wartość wszystkich wybitych monet i wydrukowanych banknotów szacuje się obecnie na 8,87 biliona dolarów, czyli prawie 35 bilionów złotych. Jeśli ciężko Ci zobrazować sobie taką sumę pieniędzy, to wyobraź sobie, że kładziesz banknoty 100-złotowe, jeden na drugim i układasz z nich wieżę o wysokości wieży Eiffla 116 razy. Albo inaczej, tu mamy brykiet sprasowanych banknotów 100-złotowych o łącznej wartości 100 tysięcy złotych. Żeby pomieścić całą światową gotówkę, to kładąc brykiety jeden obok drugiego, zajęlibyśmy powierzchnię Holandii. Jaka jest wartość pieniędzy zdeponowanych w bankach? Gotówka stanowi niewielką część środków, jakimi zarządza bank. Lwia część to zapisy elektroniczne na rachunkach bez pokrycia w banknotach czy monetach. To dlatego mówi się, że gdyby przeprowadzić tak zwany run na banki, czyli wszyscy masowo ruszylibyśmy do oddziałów i bankomatów, żeby wypłacić gotówkę, to system bankowy by się zawiesił, bo nie byłoby czego wypłacać. Depozyty zgromadzone w bankach na świecie szacuje się na 83 biliony dolarów, czyli niemal 10 razy więcej niż fizycznie wyprodukowanych pieniędzy. Ale wbrew pozorom, to w świecie finansjery nadal nie są imponujące liczby. Srebro i złoto. Majątek to nie tylko gotówka, lokaty czy rachunki oszczędnościowe. To także fizyczna jego postać objawiająca się w metalach szlachetnych, czyli w czymś, co można dotknąć. W czerwcu 2024 roku, czyli kiedy publikujemy ten film, wartość srebra na świecie szacuje się na 127 miliardów dolarów, a w przypadku złota jest to już ponad 12 bilionów. Kryptowaluty się rozpędzają. Jeszcze kilka lat temu mało kto wiedział, czym są kryptowaluty. Teraz nawet najwięksi janusze ekonomii słyszeli o Bitcoinie i choć nie był on pierwszą kryptowalutą, która powstała, to jego gigantyczny sukces sprawił, że przybyło mu następców i aktualnie rynek kryptowalut jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się na świecie. Jeszcze w maju 2020 roku łączna wartość krypto szacowana była na kwotę 244 miliardów dolarów. Minęły 4 lata i mówimy już o wycenie 10-krotnie wyższej, czyli w okolicach 2,77 biliona dolarów. Czy wiesz, ile można było zarobić na Bitcoinie? W 2009 roku mogłeś kupić prawie 4 sztuki za 1 złotówkę. Teraz jeden jest warty ponad 70 tysięcy dolarów, czyli przeszło 200 tysięcy złotych. Oznacza to wzrost wartości o prawie 144 miliony procent. Wydaje się, że to całkiem przyzwoity wynik. Długu jest 30 razy więcej niż gotówki. Pieniądze, oszczędności, majątek, inwestycje. Jednak nie bez kozery mówi się, że świat finansów zbudowany jest na długu. Pokażmy więc drugą stronę medalu. Według raportu ONZ na koniec 2022 roku łączne zadłużenie wszystkich krajów świata wyniosło 92 biliony dolarów, a w ciągu ostatnich 20 lat wzrosło aż 5-krotnie. Zdecydowanym liderem światowego zestawienia są oczywiście Stany Zjednoczone, z długiem na poziomie prawie 35 bilionów dolarów. To tyle, co kolejne w zestawieniu Chiny, Japonia, Niemcy i Wielka Brytania razem wzięte. Swoją drogą, jeśli chcielibyście, bym przygotował odcinek na temat najbogatszych, ale i najbardziej zadłużonych gospodarek świata, zostawcie w komentarzu hashtag dług. Na globalny dług składa się zadłużenie państw, ale też korporacji oraz gospodarstw domowych. Niech do Twojej wyobraźni przemówi fakt, że 80% dolarów, które aktualnie krążą w gospodarkach światowych, zostało wyprodukowanych po 2020 roku. Doskonale obrazuje to wykres, który właśnie widzisz na ekranie. Łączna wartość długu wynosi na świecie 252 biliony dolarów, czyli 40 razy więcej niż wyprodukowanych banknotów i wybitych monet. To też 3 razy więcej niż wszystkich depozytów bankowych na świecie. Ciekawe, kiedy to wszystko zostanie spłacone. A może nigdy? Akcje, derywaty, instrumenty pochodne.
Na koniec zostały nam jeszcze gargantuiczne liczby zarezerwowane dla wielkiego świata inwestycji. Te przyziemne, znane większości jeszcze nie są tak imponujące. Globalny rynek akcji wyceniany jest w okolicach 90 bilionów dolarów, zaś obligacje o 30 bilionów więcej. Derywaty, czyli instrumenty pochodne, takie jak opcje, kontrakty terminowe, forward czy futures, stanowią największą, a zarazem najbardziej tajemniczą część globalnego rynku finansowego. Instrumenty te mogą być zawierane zarówno na giełdzie, jak i w prywatnych transakcjach. Dlatego tak ciężko jednoznacznie oszacować choćby przybliżoną wartość tego potężnego rynku. Wyliczenia, o których możemy przeczytać, szacują, że rynek instrumentów pochodnych warty może być między 660 bilionów dolarów, a nawet trylionem dolarów. Na blogu Visual Capitalist jest świetna wizualizacja, która w obrazowy sposób pokazuje skalę gigantycznych wartości poszczególnych klas aktywów. Link do wpisu zamieszczam w komentarzu i zachęcam do zerknięcia. Niektóre dane mogą się różnić, gdyż zamieszczona grafika jest z roku 2020. Jeśli chcecie być na bieżąco ze światem kredytów, liczb i finansów, to zapraszam do śledzenia mojego bloga finansowyogar.pl i subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!